E2M, firma niemiecka, modele samochodowe, spalinowe, tu mamy dużego Monster Trucka, napęd na 4 koła, to jest Marder, też na 4 koła, wielki. To jest fajny żółty, to jest koncept Hot Roda. Tu mamy Sport Line, to jest podwozie, napęd na 2 koła, spalinowy, z silnikiem, benzynowy, przekładnie, amortyzatory, bardzo ładne koła. Wielki tłumik, duży zbiornik. Jest fajnie zrobione miejsce na pakiet. Tak się chowa. Koła. A tu jest Audi RS5. Napęd na 4 koła. Spalinowy. Piękna karoseria. Ładna linia, mnóstwo szczegółów, bardzo ładne malowanie. Tu jest FG Trophy. Teraz przejdźmy do nowości 2016. Jest to model nazywany Leo 2020. Spalinowy, napęd na 4 koła, z hamulcami, pięknie wycięte szasi, wahacze, ogromne amortyzatory. Dobrze dopracowany. Jest taki nowy, że jeszcze karoserii nie ma. Przynajmniej nie jest pokazane tutaj. Fan Cross. W wersji pomarańczowej i zielono-białej. Napęd na tył. A nawet tu jest wersja elektryczna. Zobaczcie, jaki silnik. Bardzo duży. Tu jest pokazany ten silnik. Tu na wystawce. Duży. Skala 1 do 5. Bardzo ładnie wykonany. Piękny. Widzimy 4 serwa z przodu, miejsce na pakiet, wszystko aluminiowe, przekładnie, no i tyle.